Idziemy sobie w rajce. Tutaj jest junior. Zaraz go pokażę. Chodź tam dalej, junior. Żeby nas nie namierzyli. Słuchajcie. Sprawa ma się tak, że no wiadomo, jest milioner, jest miliarder, jest multimilioner, multimiliarder, ale junior dzisiaj, powracamy z przerwy, odsłon krzaka. No. Padł na genialny pomysł, że kim ty jesteś? Multicenterem. On jest multicenter. Tak. To jest no coś tak, trochę niżej niż milioner. No tak, no multicentów mam, także. Ty, ale dobry to jest multicenter. No. Jak zostałem multicenterem? No. O, taki tytuł mam. No, wiesz, to... Dobra. Lata multicenter, pracy. Słuchajcie widzowie, bo już naprawdę to już przechodzi ludzkie pojęcia. Prosimy, żebramy, nalegamy wręcz, żebyście wbili mu te 10 tysięcy subów. No, brakuje. Ile brakuje? Poczekaj, sprawdzałem, to brakuje 60 chyba 5. No 60 subów, weźcie widzowie, wejdźcie, zostawcie 60 subskrypcji dla Multicentera. Dla Multicentera, tak. A jak wbije 10 tysięcy, to pokażesz stan swojego konta. Tak. Na live'ie. O kurwa, Multicenty mam pokazać. To Multicenty, no. No dobra, przeliczę wszystko na centy. Tak. Zmienimy ten, żeby się wyświetlało w centach. Przejebane z tą chrypą. Siemano, siemano. Witamy serdecznie w 26 tygodniu pracy. Kochani rodacy. Siemko. Jak tam? Słyszałem, że montujesz ekipę na zgniłki. Tak, montuję ekipę na zgniłki. No, w zeszłym tygodniu było bardzo dużo chętnych, ale teraz zobaczymy. No. Też każdy nie chce chodzić każdą sobotę, wiesz jak to jest. Myślisz, że się wykruszyli ludzie? Mogą się wykruszyć, no, różnie bywa. A jak bywa. Ten od nadgodzin? On pójdzie na pewno, no kurde. Junior Bestia godziny szarpie w tym roku. Ta, przyda się, mówi jeszcze pogoda zajebista, bo fajnie się zachmurzyło, więc można teraz porobić, nie? Więc wiesz. No, powiem ci, że ten tydzień jest o wiele lepszy, nie? Jest, dużo lepiej, nie? A wiem, że ci jak byli na zgniłkach, właśnie to do 11 też robili, to też nie jest jakiś tam, wiesz, długi okres. Od 6 do 11, 5 godzinek. Za sobotę więcej płacone, to zawsze parę groszy zawsze sobie coś dorobią, no jasne, wiesz, robota też nie jest taka, nikt nie stoi nad tobą, nic nie tego, więc nie jest źle, wiesz. Tylko jedynie te chwasty powyrywać, takie głupoty. Tak, bo tam na końcu przy szybach widziałeś, jakie chwasty są? Widziałem, są po 1,5 metra nawet. Człowieku, po 2-3 metry niektóre. No, ale to tak z parę tygodni pochodzą w kilka sobot i będzie wszystko ogarnięte, nie? Dobra. Jak tam, ile papryki? No tak prawie wózek, czy czwarte, pół, zależy. Czyli ale jest bardzo wózka dużo... do dwóch z rajki, nie? Tak, ale jest bardzo dużo popalone. Ale patrz, to jest papryki na przyszły tydzień. Zobaczcie, to jest wszystko niedojrzałe, ile tego jest. Jest. No jest poprzypalanej trochę, zobaczcie. Jest, no zobacz, tu mam na przykład planta. Ale słyszałem też, że cena spadła i to... Tak. Sporo spadła. Fest spadła, zobacz. Była po 2,50. Było 2,50. A teraz po ile? 90 centów? 90 centów za dużą, nie? Mała jest po 80, 50, nie? To widzisz, ile spadło. Spadło, no ale przez jest 6 tygodni... Jestem na giełdzie, jeden dzień 2,5 euro, na drugi dzień może już spaść o 60-70%, nie? Tak, ale jak to było, zobaczcie, bo 6 tygodni czepali dobrą kasę, no. Tak, ale przez te pierwsze parę tygodni, co było tak ciemno, no to nie było papryki w ogóle, dlatego ta cena wyskoczyła na 2,50, potem te parę tygodni było gorąco, ta cena się utrzymała przez połowę tego czasu, a potem spadła, jak wszystkie szklarnie zaczęły tak na maksa produkcję, to wszystko poszło na dół, nie? Ale z tego co wiem, to w tym roku strasznie mają właśnie pomidory i ogórki, nie? Co chwilę mi to właśnie pracodawca przypomina, że mało? Że straszne, że jest tak tanio, że za ogórki 10, 5 centów, takie coś, nie? A w markecie normalnie jurka, nie? A, euro ogórek kosztuje, no. No, zobacz, jakie to podatki, wszystko opodatkowane i chuj. Ogórek 10 centów, a po wszystkim euro. Wiesz, jak mówił Al Capone, nie? Że dwie rzeczy są w życiu pewne. No. Śmierć i podatki. Dokładnie. A więc nie dajmy się zwariować. Jasne. Dobra, ale swoje zarobili ofertę. No jasne. Nie mają co narzekać, nie? Dokładnie. Jak to by powiedział Ślązak, kaje moja rura. Kaje te koło. Kaje te koło, tam mi się ten łańcuch ruszył. Masz rureczka z łańcuszkiem, kurde. Elegancko, zobaczcie tego klasyka.
Wózek no, retro. To jest klasyk, nie? Prawie 20 lat ma skubany. O, długo jest, no, jest bardzo długo. 16. Jeszcze działa! Musi działać. Cały czas działa. Dobra, to ja lecę. Dobra, to powodzenia, nie? O, jest łysy, siema. Siema, łysy. Nie rozumiem, ale się śmieją. Ale siema, siema, nie jest. Oni tam dobrze są, kurde. Najlepiej jak wychodzi na dwór i się zawsze wita, nie? No on tak wychodzi i tak... Cześć, kurwa! Kolega z Portugalii, jakby ktoś pytał. Tak, no właśnie, z Portugalii. Ale wszyscy te słowa znają, nie? Oczywiście. Słowo na K jest international. Tak jest. Jadę ten wózek wywalić tam do przodu, bo to tylko przeszkadza. Kurde, znowu się tak gorąco zrobiło, nie? Przerwa, ja. Długa przerwa, 12.00. Tak jest. Mówi, jedziemy na lody, bo jest za gorąco. A, czasami trzeba wyskoczyć, nie? No. Poza tym trzeba wyskoczyć i przeskoczyć. Tutaj jakieś promienie słoneczne padają. Junior, czy mógłbyś coś zarymować, żeby rozbawić naszą publikę? No mogę. Polecz na free. Opowiedz, jak dobrze na papryce jest ci. Nie, słuchajcie, układam piosenkę, już refren wymyśliłem troszeczkę. Dawaj. Kiedy wchodzę do rajki, my nagrywamy filmy, a wy zostawiacie lajki, o, coś takiego. No, w trakcie pisania... To będzie hit. To będzie hit. Tym bardziej, że nie wiedzą, że na ficie jest Kłębo na fila. Tak, tak, zaprosiłem, a zgodził się. Zgodził się, mówi, że dawno tak... Tak, no pewnie zobaczył twój kanał i się zgodził, nie? Ja myślę, że tak, no kurwa, tak, no, chłopie, to jest 10 tysięcy subów, poważnym człowiekiem pamięta, jestem, no brakuje trochę, ale... No i 7,5 euro na godzinę. Wsiadamy, wchodzimy i wbijamy. No i 7,5 euro na godzinę to chyba już jest jakaś klasa, co? Ty tak nie gadaj, bo oni w to wierzą, człowieku. Ostatnio pisali, Jezus Maria, Junior. No, BM-ka jest. No ale zobaczcie, 7,5 euro na godzinę, kurde, BM-ą się wozi. No. Czapka z kotkiem jest. Tak, lipy nie ma. Lipy nie ma, no. Nie ma lipy. Dobra, idziemy coś tak naprawdę przekąsić na szybko, mamy długą przerwę. Mamy już dość tej kantyny. Tak, tam jest za gorąco, a tu przynajmniej wiaterek nam sprzymieje. Mamy stoliki, parasole, możesz kurczę jak pindole. Zobaczcie, wszystko czeka na nas ten plac. Tak jest. Tutaj będziemy się stołować. Oh. Yeah. A więc smakuwa. Junior najpierw. Junior będzie zamawiał po holendersku, widzowie. Tak. Co bierzemy, frikandele? Tak, special. Dobrze, dobra, czekaj, Johar zapłaci, ja mu połowę przeleję, Junior. Ty dzisiaj masz gratisie, schowaj portfel. Dobra, dobra. Ty, bardzo dobry masz ten język. Ja. Red Bull, wiesz, że to jest ziodostwo, wszyscy piszą, ale ja też to piję. Czemu to pijesz? To jest sperma byka, nie... Sperma byka. Byku, patrzcie, tutaj jakie smakołyki, widzowie. Same niezdrowe żarcie. Tak. No. O, czekaj, za bardzo zbliżyłem. Dobra. Czekamy kiełbaskę sobie wyskoczymy. My ostatnio we trzech, jeszcze Marcin jak z nami jest. No. To jest nasze, zauważyłeś sam, ulubione miejsce na spędzanie przerwy. Tak, wiem. No, dziękuję, żeście mnie wtajemniczyli. To fajnie chłodno. Fajnie. Tak. Zauważyliście, że w Holandii nie ma firmy Algida, tylko nazywa się Ola, zobacz, widzisz? Znaczy Algidy, a nazywa się tak, Ola. Tak, to jak ten, Marcina dziewczyny, nie? Tak. No, to tak jest. Ale ruch dzisiaj tu mają, nie? Jest ruch. Nie ma nawet gdzie stanąć autem, tak naprawdę. Zawsze jest ruch. Jest piątek, ludzie jeżdżą. Dzisiaj oni też tu, bo to mają, właściciele są z Chin, nie? I oni w czwartki też sprzedają tam chińskie żarcie. Z tyłu, wiesz, jest drugie okienko, tam z tą panią w białym. Widzisz, tam z tą panią w białym. Jest takie drugie okienko. I tam możesz zamówić chińskie jedzenie, typowo chińskie. O. Ale tylko dwa razy w tygodniu albo trzy, już nie wiem. I chyba właśnie dzisiaj. Dlatego ta pani, co stała obok, poprosiła cię, żebyś się przesunął, chciała płacić. No, wiem. Zrozumiałem. Bo ty rozumiesz wszystko. Ta-da-da-da-da-da. Junior, numer jeden, numer dwa, czy numer trzy? Trzy dla mnie? Z której strony patrz? Z której chcesz? Smacznego, chłopaki. Dzięki. Noże. A co? Kiełbaska, niezdrowa? Ale energii doda, bo jest majonez, jest curry, jest cebula. Fajnie tej cebuli nawalili, jest pełno. Ona jest taka starta jakby, nie? No. Ja jestem z Polski, lubię cebulę. Już jadłeś frikaska, nie? Nie jadłem, bardzo dobrze. Ale specjalnie jadłeś? Ciężko go ukroić, wiesz? A, za radę jakoś. Ole, to rozumiem. Ja. Harpania. Jadę, dobra. Dobra, to smacznego. Idziemy się zaraz w pracy. Zjemy i
i pracujemy dalej. I tyramy dalej, tak jest. Wychodzę sobie na dwór, zobaczcie, przyjechała maszyna, która robi, która wierci w ziemi. Patrzcie, jak to wygląda. Ale cichutko, bardzo cichutko to chodzi. Tu jest całe te wiertło. I to wierci w ziemię. Tam są rury, które dokładają. I wali bardzo, bardzo głęboko. Widzicie, ile tych rur jest? Od poniedziałku tu będą inne prace, ale to wam pokażemy w następnym tygodniu. Widocznie teraz już przyjeżdżają i sprzęt będą ustawiać. Dobra, idę. Trzeba coś zjeść. Zobaczcie, ile tutaj jest pepru. Sortownia też cała pełna. O, to jest chyba juniora wózek. No. Najbardziej napakowany, nie? A jest doświadczenie, jest papryka. No, dokładnie, zobaczcie, ile tego tu jest. Teraz sortują, my jesteśmy tam. No i jedziemy z tym koksem. Ram pam pam. Ram pam pam, mam nadzieję, że się szybko uda, nie? O, patrz, już hulajnogę. O, dobra, tak leży bezpańsko. To sobie ją weźmiemy. Jedziemy. Junior mnie tu pogania, bo mówi, im szybciej dojdziemy do miejsca pracy, tak, tym szybciej zaczniemy i szybciej skończymy, nie? Szybciej będzie kleine bircie. O, dokładnie, dokładnie. Twej kleine bircie, nie? Twej kleine bircie. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. O, słoneczko wychodzi. Zobaczymy, jak dzisiejszy dzień nam zleci. Jak na razie jako tako chęci są, nie? No jeszcze coś tam jest, ale wiesz, jest piątek, zmęczenie już wchodzi. Tak, tygodnia koniec i początek. No, jeszcze jutro. Tak, jeszcze. Jeszcze soboty można zarobić. No oczywiście, oczywiście. Junior mówi, że będzie każdą sobotę chodził. No. Dobra, parkujemy tu. Na samym przodzie, ciężko zauważyć tak na betonie, wiesz jak to jest czasami, no, no. Nie? Człowiek wjedzie i nawet nie widzi, gdzie wjeżdża. No, tak, ale zobacz. Jakoś to idzie, nie? Jakoś idzie, no. Gdzie ja jestem, powiedzmy? Nie wiem, ja zmieniam rajkę, bo tu jest mój wózek, to ja muszę jestem przeprowadzić. Jestem obok Joli, a ona ma czapkę. Tak, no. O, tutaj. Dobra, junior, to jak co, to do później, mordeczko. Jedną ręką to nie za dobrze się to pcha. Nie mogę balansu złapać. Wow, 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 wow. Nie ma balansu, widzowie. O, tak sobie. Łokcie. Sorry za wstrząsy. Wózki zaparkowane, zatankowane. Gotowe do roboty. Oh, yeah. Dziękuję, chłopaki. No problem, Kamil. No problemu. Okay, no problem. O, o, chudkajkę, chudkajkę. Chudka. Pokaż tą saszetę, ty. No dobra, jaka saszetę. Przecież ty masz więcej tam rzeczy niż kubieta, chłopie. Zupki, kurwa. Zupki chińskie, nie? Wszystko ma, wszystko. Takie, kurwa, zupę pomidorową nosi w ty. Zalewa w rajce, zalewa w rajce. On na sucho bierze, do gęby odrażę. Ty już lepiej nie zalewaj, Junior. Ty już nie zalewaj. Lepiej nie. Junior. Ja. Słuchaj, mam dla ciebie zagadkę. Co mnie jest z matematyki? Dwa, wiesz? Dwa, dobra, czekaj tego. 2 plus 2 no. Razy 2. Wow, to jest podchwytliwe, bo to jest 6. Skurwa syn. Najpierw mnożenie, potem dodawanie. Nie jesteś... Nie, to nie jesteś taki ten, nie? Nie, najpierw mnożenie. Ale dużo osób na tym się łapie. Wiem, mówię, wiesz, 2 plus 2. Brawo dla juniora, jest kozakiem matematycznym. Słuchaj, mam dużego konara, a Ohara... Nie, czekaj. Zasada juniora, jeżeli konar juniora działa na konara Ohary... Nie, nie, nie.
Mam dużego Konara, a mój stary to O'Hara. O, o dobre, dobre. Tak, tak. Jak to mówi klasyk, spotykamy się znowu w tym samym miejscu, o tej samej godzinie. Tak, no. W tym samym miesiącu fajnie. Nawet jeszcze, bo jeszcze mamy czerwiec, dzisiaj jest 30? Chyba ostatni jest, czy jakoś tak. Dzisiaj jest 30, mordo. Weź sprawdź na zegarku. Nie, rozładował mi się. No kurde, wiesz, to jak ty? Ale zobaczymy. Jest 30? 30, no, czerwca. Ale trafiłem. Słuchaj, może jakiś wierszyk powiem? Dobra, dobra. Mogę? Na pustyni Karachuma jest wytwórnia Eros Guma. Tam się jebią na stojąco, bo na piasku za gorąco. Kurde, ale poleciał. Skąd to twoje? Nie, to dziadek mi opowiedział. Dziadek ci opowiedział? Ile miałeś lat, jak ci dziadek to opowiadał? O, jeden mały. O, wszystko wyjaśnię. Zobaczymy tutaj do tego wariata. Tam cała banda idzie. Jak to mówi O'Hara, banda nierobów. Tak, degeneratów, jak to się mówi, nie? Degeneratów szklarniowych. Nie wiesz, czy są połączane wszystkie te wózki, czy... Dobra, a jakbyś ocenił pracę juniora? Ogólnie cała sezonowa od 1 do 10. Tak, no, ale tak szczerze. No kurde, 9 mu dałem, mordzie. No kurde, daję radę. Ale ci się poprawił, nie? Tak, i to jak? To powiem ci, że... Widać, że nie umie żyć bez tego peprutera chyba. Powiem ci, O'Hara, że po tym filmie koniec tematu. Się poprawił. Jeszcze nas wygryzie. No. Poczekaj jeszcze trochę. A mówią, że ludzie się nie zmieniają. Jednak. Junior. A mówią, że ludzie się nie zmieniają. O'Hara mówi, że od 1 do 10 daje ci 9, jeżeli chodzi o twoją pracowitość. No to jest dużo na niego. Wiesz, że on tak ma... Wiesz, że on ludzi tak cienko ocenia, nie? No, tak. To jest bardzo dużo ale na niego. Ale to jest mój ojciec, to wiesz, to zapytaj kogoś innego. Ja bym zrobił na odcinku test DNA, bo to jest... Bardzo duże prawdopodobieństwo. No, może być, bo tyle samo jemy. No i by się zgadzało. Ty masz ile lat? Nie mam 27 w tym roku. No widzisz, O'Hara ma 57, to by się zgadzało. To by się zgadzało, gdzieś tam... Ja mówiłem, że 27 temu. Tak, no. Powyłączali? No, te są wyłączone, nie wiem jak tam to wyglądają. Kurczę, byksy. Widzisz. Kurde, ale długi dzisiaj tydzień był, widzowie. Ja pierdolę, która jest godzina, O'Hara? Masakra, kurwa, grubo po piątej. Po piątej już, nie? O, 17 po. Ale żeśmy dojebali. No junior to jest zadowolony, bo on te godziny zbiera, nie? Tak. Idziesz tą sobotę do pracy też? Tak. Ja pierdolę, ja cię nie poznaję, chłopie. Trzeba jebać. Co musiało się stać, że ty wróciłeś z takim entuzjazmem do pracy? No widzisz, nastawienie się zmieniło, kurde. Teraz nagraj odcinek, ile ty zarabiasz, a nie nagrywałeś odcinki, jak miałeś 27 godzin. No dobra. Jak to ty mało zarabiasz? Teraz może... nagra, jak masz 56 godzin. Multicenter. Czarno na białym. Multicenter. Multicenter, właśnie, to będzie na początku. To ma być multicenter na początku. Multicenter. Multicenter robi godziny. No kurde, coś pięknego. Coś pięknego. Nikt nie dowierzał, ale jednak. Każdy się spodziewał, ale nikt nie dowierzał. No, o. Taki coś tytuł takiego, nie? Nie, no, tytuł będzie Multicenter, tak? Multicenter. Jak zostałem Multicenterem. To jest dobre. Dobra, O'Hara, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik? Tak, ostatnie dwa kabelki i coś lecim, do widzów? Lecimy na chatę. Trzymajcie się, miłego weekendziku i widzimy się w niedzielę. To znaczy ten odcinek będzie w niedzielę. No, w poniedziałek, sorry. Długi dzień był. Widzimy się. Czy chcesz coś powiedzieć do widzów? Chcę pokazać swoją bułę, zobacz. Dobra, ale nie, teraz tak na poważnie, coś do widzów. Coś do widzów? No co, słuchajcie, no życzę wam miłego weekendu. Oglądajcie, słuchajcie, oczywiście zostawcie jakąś łapeczkę, subika, żeby były pieniążki. No powiedz, że chcesz donaty. Nie, donaty nie. Dobra. Kiedyś może jakiś, wiesz. Live będzie na pewno, ale to tak. Trzeba dopiąć wszystko. Elo. Będzie ten live, widzowie, zrobimy. Tak. Dobra, trzymajcie się, udanej, spokojnej niedzieli. Widzimy się w kolejnym odcinku w naszym zwariowanym show. Yo. Wyjechać, bo to nie sięgnie. Dobra, o. Będzie chyba lecieć i... Tak, wystarczy. O. Finish. Eat and go home. Yeah. A, tu się ma. Wany.
dźwiękowi. Ty, jak mnie przerobili na Spacesona. Spaceson. Oglądacie Blok Ekipę?